Hallo, Wardengo de Melere. Cześć, jak się umacie? Witam Was na 8 wspólnej lekcji języka norweskiego. Dziś typowa pamięciówka, ale niezwykle ważna. Chodzi o produkty spożywcze. Zaczynamy. Kaffe. Kawa. Kaffe. Melk już poznaliście. Mleko. Cukier. 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 Kaffe med melk og sukker. Kawa z mlekiem i cukrem. Te. Herbata. Te. Svart. Czarna. Svart te. Czarna herbata. Te med sukker. Herbata z cukrem. Uten. Bez. Kaffe utan mjölk och socker. Kawa czarna, czyli kawa bez cukru i bez mleka. Brö. Chleb. Knäckebrö. Knäckebrö w Norwegii to cała tradycja. Norwegowie uważają, że właśnie knäckebrö, czyli suchy chleb, nasze waza chleb, jest najzdrowszym rodzajem pieczywa, także gości on w przedszkolach, na stołówkach, wszędzie możemy znaleźć knäckebrö zamiast świeżego. Czasem możemy spotkać też określenie knagbrö zamiast knäckebrö. Smör, masło, przy czym masło w Norwegii, tak jak właśnie widzicie na obrazku, jest to masło słone. Ono nie jest opisane jako słone, ponieważ masło w Norwegii tradycyjnie występuje w zasoleniu. Nie jedna osoba zdziwiła się, kiedy chcąc upiec ciasto, kupiła sobie masło, żeby zarobić kruche ciasto. Okazało się, że ciasto było nie do zjedzenia, bo masło jest solone. Jeśli chcemy znaleźć masło bez soli, wygląda ono tak. I jest ono oznaczone. Uten salt. Salt. Sól, uten salt, czyli masło bez soli. Szokolada, czekolada. Pølse, parówki. W Norwegii w zasadzie nie znajdziemy kiełbas. Dzisiaj już jest trochę lepiej. Różni producenci poza Norwegią są wpuszczani do Norwegii. Czasem te kiełbasy można znaleźć. Ale narodowym, najczęściej używanym mięsem jest parówka, czyli pølse. Pølse med brød. Pølse med brød oznacza nic innego jak hot doga. Rzadko usłyszymy słowo hot dog. To jest pølse med brød lub pølse i lumpa. Lumpa to rodzaj naleśnika wytrawnego, w którym je się właśnie parówkę. Lumpe to jest masa ziemniaczana, specjalnie przygotowana, sprasowana, wygląda jak tortilla, natomiast zupełnie nie smakuje jak tortilla. I w zasadzie Norwegowie najczęściej nie wybierają pølse med brød na stacjach benzynowych, bo właśnie na stacjach benzynowych najczęściej najtaniej można je kupić, są naprawdę smaczne, tylko wybierają pølse i lumpe. Także jeżeli pójdziemy na stację benzynową, poprosimy pølse, to usłyszymy i brø, eller lumpa. Lumpa, eller brø. Lumpa, czy w bułce do hot doga. Senep, musztarda. Senep. Boller. Boller oznacza bułki, natomiast nie takie, do których my Polacy przywykliśmy. Są to dokładnie takie bolersy, jak na zdjęciu. Boller to tradycyjny wyrób cukierniczy w Norwegii. Najczęściej spotykamy rosinboller, rosin, rodzynki, rosinboller, czyli takie bułki z rodzynkami. Warto dodać, że na stacjach benzynowych one są zawsze ciepłe, naprawdę jest to bardzo pyszne. Lub chokoladeboller, bułki z czekoladą. Występują też bolersy bez niczego, czasami ciężko je dostać. Zazwyczaj znajdziemy rosinboller albo chokoladeboller. Kanelboller, również bardzo popularny przysmak w Norwegii, tak popularny jak polskie drożdżówki z krufonką czy budyniem.
Kanel to cynamon. Także kanel boler to są bułeczki cynamonowe, znane nam z IKEA. Jeżeli ktoś lubi wycieczki do IKEA, to najczęściej w IKEA właśnie są sprzedawane takie kanel boler. Oczywiście te jedzone w Norwegii, proponowane na stacjach czy w sklepach, są dużo, dużo pyszniejsze. Nie są mrożone, tylko świeże. No i są dużo lepsze po prostu. Hjemmebakt. Jem. Dom. Bakie. Piec. Hjemmebakt, czyli pieczone w domu, handmade. Oznaczenie często sugeruje, że nie ma tam chemii. Jest to hjemmebakt, zdrowszy produkt. Epler. Jabłka. Ust. Ser. Gul. Żółte. Tak więc gul ust oznacza żółty ser. Wit, biały. Witust, biały ser. Natomiast rzadko używane jest słowo biały ser. Na biały ser mówi się kwark. I biały ser wygląda jak serek wiejski. Taki twaróg w naszym rozumieniu w zasadzie w Norwegii nie występuje. Ustyszywer. Ser żółty w plasterkach. Ust i shiver. Gammelost lub gammelost. Tutaj uważajcie, to nie jest ser pleśniowy, chociaż często wygląda na taki. Jest to ser pleśniowy stary, to znaczy zepsuty ser pleśniowy, przysmak norweski. Dla większości Polaków całkowicie niejadalny. Sami Norwegowie też rzadko używają go jako obkład na chleb. Jest on raczej przysmakiem tradycyjnym, na przykład przy okazji jakiegoś party, imprez, jako zakąska do wódki. Także uważajcie na oznaczenie gammelost. Crème fraîche. Crème fraîche używane jako śmietana kwaśna. Najczęściej w przepisach norweskich stosuje się właśnie crème fraîche, a sama śmietana, lżejsza wersja, röma, kwaśna śmietana, lett, lekka, czyli odtłuszczona. Lettröme, kwaśna śmietana, jest używana znacznie rzadziej. Polek, obkład, czyli wybór tego, co możemy na kanapce zjeść. Polek. Vilken polek vil du ha? Jaki chcesz obkład, czyli z czym ci zrobić kanapkę, krótko mówiąc. Kremflöte, słodka śmietanka. Słodka śmietanka w Norwegii jest naprawdę wysokiej jakości. Ta, którą widzicie na zdjęciu, ma 36%, chociaż nie zawsze te procenty są podane. Plus jest taki, że ona nigdy się nie waży. W zasadzie przez 10 lat pobytu w Norwegii nigdy nie stało się z kremem na bazie śmietany cokolwiek. Naprawdę jest to bardzo, bardzo dobra śmietana. Syltetøy, dżem, konfitur, konfitura, jednak większość produktów w sklepie w Norwegii to właśnie dżemy, syltetøy, leverpostej, pasztet, szokoladę polek, krem czekoladowy, citron, cytryna, egg, jajko, öl, piwo, öl, wódka, wódka, win, wino, flaskę, butelka, win flaskę, wino w butelce, ogórk, ogórek, ogórk, tomat, pomidor, tomat, lök, cebula, lök, vitlök, czosnek. Bardzo łatwo zapamiętać. Biała cebula, vitlök, czyli czosnek. Poteter, ziemniaki. Poteter, potet salat.
używane na kanapki w Norwegii oraz do pølse i lumpe lub pølse med brød. Nie jeden Polak się zdziwi, ale zachęcam spróbować, bo rzeczywiście jest to fajne połączenie. Czyli bierzemy parówkę, pulsa, na przykład lumpę i na to, po dodaniu oczywiście keczupu i musztardy, potet salat, czyli ta sałatka ziemniaczana. Jest ich całe mnóstwo wersji w każdym sklepie. Lub reke salat. Reke, krewetki. Reke salat. Sałatka z krewetek, czyli dodajemy albo sałatkę ziemniaczaną, albo tą krewetkową. Przysmak norweski. Fisk. Ryba. Fiske pudding. Fiske pudding to tłuszcz rybny zagotowany ze śmietanką w formie takich właśnie puddingów. Trzeba spróbować. Mi osobiście no, nie smakuje, w większości Polakom również, ale zachęcam do spróbowania. Torsk, dorsz, torsk, sild, śledź. Przy czym śledzi nie kupimy świeżych, tylko mrożone, co ciekawe. Uważajcie na półkach na napis surströmming. Surströmming to kiszony śledź, przysmak szwedzki, równie popularny w Norwegii. Można na YouTubie znaleźć wiele filmów, kiedy Polacy robią sobie, nie tylko Polacy, bo również Amerykanie, Holendrzy robią sobie challenge. Czy dadzą radę otworzyć puszkę, nie skrzywić się, nie zrobić dziwnej miny, a następnie czy są w stanie w ogóle to zjeść. Specyficznie pachnie i specyficznie smakuje. Rekikabaret wygląda jak galard. Wiele Polaków i ja również uszczęśliwiona, że widzi galard, kupuje. Oczywiście widać, że zamiast mięsa są tam krewetki. Natomiast jest to po prostu krewetka z warzywami, najczęściej groszkiem i jajkiem w żelatynie. Ta żelatyna nie ma w ogóle żadnego smaku, także jest to wątpliwa rozkosz dla podniebienia, ale typowy specjał norweski, no trzeba spróbować. Z majonezem i cytryną, jeśli już w ogóle. Wafler. Przysmak norweski. Naprawdę są mistrzami w przygotowywaniu wafler, czyli gofrów. Najczęściej jedzone z brunostem, brunost, brun, brązowy, ust, brunost. Brunost to karmelizowany ser kozi, bardzo specyficzny w smaku. Ja osobiście w tym smaku się zakochałam. Można go kupować w plasterkach, po prostu kłaść na chleb. Bardzo dobrze smakuje podgrzany i bardzo często w różnych restauracjach dostaniemy właśnie propozycję zjedzenia gofra z tym serem. Warto. To na dziś już wszystko. I tak materiału sporo do nauczania, natomiast warto, bo oszczędzi nam to dużo czasu na szukaniu produktów w sklepie, no i stresu, że nie możemy czegoś znaleźć. Na kolejnej lekcji kontynuacja, także oglądajcie nas koniecznie. Do zobaczenia. Visas! Hadegods!